Rozliczając wynik finansowy w spółce opodatkowanej estońskim CIT, generalnie stosuje się takie same zasady jak w spółce opodatkowanej klasycznym CIT. Kodeks spółek handlowych oraz odpowiednie regulacje prawa bilansowego nie wprowadzają w tym zakresie żadnych wyjątków. Co jednak istotne, w następstwie specyfiki opodatkowania estońskim CIT w inny sposób zostaje ustalona wartość podatku dochodowego, m.in. od wypłacanych dywidend, a tym samym podlegający podziałowi zysk netto. Na co należy zwrócić szczególną uwagę, przedstawiam w wideoporadzie, do obejrzenia której zapraszam.